Samsung Wave 3 jest jednym z najnowszych smartfonów w ofercie koreańskiego producenta. Został on wyposażony w ekran Super AMOLED oraz charakterystyczny dla linii Wave wygląd. Jednak najważniejszym jego elementem jest autorski system Bada w wersji 2.0. Póki co współpracuje z nim niewiele aplikacji, jednak w przyszłości może on się stać bardzo ważnym graczem na rynku mobilnego programowania. Wave 3 cechuje się bardzo wytrzymałą obudową. Jest to konsekwencja zastosowania w konstrukcji trzech różnych materiałów, znajdującego się na klapce szerowanego aluminium, plastiku na górze i z dołu telefonu oraz szkła hartowanego Corning Gorilla osłaniającego ekran. Ciekawym elementem konstrukcji jest klapka osłaniająca akumulator. Nie da się jej całkiem zdjąć, a jedynie zsunąć jak w typowym slajderze. Warto o tym pamiętać, gdyż w internecie możemy znaleźć wiele przypadków uszkodzenia telefonu przez przemożną chęć zdjęcia klapki. Samsung został wyposażony w ekran Super AMOLED o przekonnej 4 cali i rozdzielczości 480x800 pikseli. Taki rozmiar ekranu jest na tyle duży, by wygodnie przeglądać na nim zasoby internetu. Z kolei zastosowana rozdzielczość jest dopasowana do przekątnej ekranu, więc obraz jest wyjątkowo szczegółowy. Zastosowany ekran prezentuje się rewelacyjnie podczas korzystania z niego w zbyt dużym naświetleniu. Cechuje się on bardzo dużą jasnością, więc odczytanie na nim wyświetlanej treści nie będzie sprawiać żadnych problemów. Testowany przez nas telefon ma preinstalowany system BADA w wersji 2.0, który jest autorskim oprogramowaniem Samsunga. Telefony z nim mają stanowić alternatywę dla smartfonów tego samego producenta z systemami Windows Phone 7 oraz Android. Interfejs urządzenia jest łudząco podobny do systemu Android z nakładką TouchWiz 4.0 znanego m.in. ze smartfonów Samsung Galaxy S2 oraz Galaxy Note. Ogólnie całość jest bardzo ładna i szybka, a korzystanie z telefonu to czysta przyjemność. Wpływ na to ma jednak nie tylko interfejs, ale też bardzo czuły ekran, który bezbłędnie reaguje nawet na najbardziej delikatny dotyk. Testowany smartfon charakteryzuje się bardzo ubogim zestawieniem portów. Znajdziemy tu jedynie gniazdo słuchawkowe mini jack 3,5 mm oraz standardowy port mikro USB. Pierwszy z nich pozwala na podłączenie do telefonu dowolnych słuchawek dostępnych na rynku, zaś drugi umożliwia ładowanie telefonu oraz podłączanie go do komputera. Wave 3 pod maską kryje jednorodzeniowy procesor Qualcomm MSM8255 o zegarze 1,4 GHz oraz 512 MB pamięci RAM. Nie są to najlepsze możliwe podzespoły, jednak w niczym nie umuje to testowanemu dzisiaj modelowi. Ze względu na zamkniętą platformę oraz idącą za nią świetną optymalizację gier i programów, Samsung nie musi stosować najwydajniejszych podzespołów, bo jego smartfon płynnie działał ze wszystkimi możliwymi aplikacjami. Telefon radzi sobie również z odtwarzaniem wideo w rozdzielczości 720p oraz 1080p. Samsung Wave 3 to bardzo dobry smartfon, który warto kupić. Jego cechy rozpoznawcze to bardzo dobrej jakości obudowa, wysoka wydajność oraz ekran super AMOLED. Nie mamy też zarzutów co do jakości wykonywanych nim zdjęć oraz filmów. Kolejny pozytywny aspekt to czas pracy na baterii, który sięga nawet dwóch dni. Najpoważniejsza i w zasadzie jedyna istotna wada tego telefonu to bardzo ubogi rynek aplikacji, który jednak z każdym dniem się powiększa. Samsung Wave 3 wyróżnia się też niesamowicie niską ceną, jak na taką jakość wykonania. W sklepie można kupić go za 1000 zł, a na portalach akcyjnych jego cena niekiedy jest mniejsza niż 800 zł. Polecamy wszystkim fanom nowych technologii, którzy nie są uzależnieni od Androida czy iOS.